7 kwietnia około godziny 13.45 doszło do kolizji drogowej w pobliżu stacji paliw Shell w Dzierżoniowie. Jak ustalili policjanci z ruchu drogowego, 19-letni kierowca samochodu marki Toyota, będąc na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Świdnickiej, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej samochodem marki Citroen 27-letniej kobiecie, doprowadzając w ten sposób do zderzenia obu pojazdów. W wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń ciała. Badanie alkomatem wykazało, że jego uczestnicy byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym. Na czas czynności policyjnych występowały niewielkie utrudnienia w ruchu.